Siemano, siemano, witam serdecznie byków. Co tam u was słychać? Dzisiaj deczek od niejakiego Alkso, który podesłał mi niezawodny Tomciu, nawałnica ciosów wojownicy wraz z Ululą bez, tym razem bez Sowego. Także taka wersja jeszcze tutaj z Herkią, która okazuje się, że ma bardzo fajną synergię właśnie z tą Ululą. No a tak to klasyczne rejzy, które tutaj poprzez zagrywanie wodzów z wyżyn przybierają na wartości. Tych obrażenia z każdym wodzem z wyżyn wzrastają, a tych wodzów możemy tutaj zagrać dwóch, na pewno mamy w deku. No a także może nam się wylosować także z dzikiej więzi. Oczywiście możemy zagwarantować sobie 100% szanse na takiego wodza z wyżyn. Jednakże musielibyśmy posiadać tą żądzę krwi trzecią dla dzikiej więzi, aby mieć do wyboru cały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór brązowego wojownika. W każdym razie powiem wam szczerze, że tym deczkiem zrobiłem 8-2, łącząc gry na streamie oraz te poza streamem. Dzisiaj wam puszczę gierki poza streamem, stwierdziłem, że do kawki sobie coś tam popykam. Także będą ci takie gierki. No a tymczasem tutaj powiem wam, że w R1 na monecie czerwonej Talia ma super tutaj potencjał, aby wygrywać 2-0, bo możemy nieźle gościa puszować. Natomiast na monecie niebieskiej czasem bywa trochę mniej kolorowo. Tutaj jeśli chcecie zobaczyć sobie poza tymi gierkami, które pokażę wam dzisiaj na materiale, no to wejdźcie sobie na mój kanał na Twitchu, link oczywiście macie w opisie filmu, tam możecie zobaczyć sobie te pozostałe gierki z innymi frakcjami czy też dekami, jak Talia sobie radziła. No a jeśli chodzi o takie po prostu na papierze historię meczów, no to też podsyłam wam screena w opisie tego filmu, z jakimi Taliami sobie graliśmy, z kim tam niestety przegraliśmy, a kogo udało się pokonać. Tutaj ta Ulula, widziałem, że wczoraj też Wiku nagrał deczek z Ululą, ale to chyba jakaś inna wersja ze złotym nekerem. Naprawdę jest taką trochę ukrytą tutaj bestią, jeśli chodzi o ten aspekt zadawania obrażeń, no bo tutaj mamy tych wojowników mnóstwo. Ulula sama na rozkazie zadaje tak naprawdę 3 obrażenia, no bo też ta jej pasywna umiejętność działa przy okazji korzystania z jej rozkazu. Więc naprawdę ma fajną synergię z Herkią, bo Herkia co turę zadaje obrażenia. I za każdym razem, gdy uderza jednostkę rywala, no to Ulula dorzuca od siebie kolejne obrażenie. Tak samo, super Ulula ma synergię z, oczywiście z wojownikiem Brockfar, któremu do każdego tego, do tej sekwencji dodaje jeszcze po jednym obrażeniu. Jeśli oczywiście uda się wojownikiem tak atakować, żeby 3 razy uderzyć. Jakaś kurczę syrena wyje. A syren tu nie gramy żadnych, bo tu wojownicy, żadne bestie. W każdym razie wojownik Brockfar, niesamowita czwórka. Jeśli oczywiście mamy w co uderzyć, no i jeśli ranimy jednostkę rywala, tutaj ta Ulula też dodaje mu dodaje dodatkowe obrażenia. Mamy tutaj wojnę klanów, z której zagrywamy jednostkę wojownika o koszcie prowizji 4, dlatego starajmy się zagrać tych łowców, tych wojowników Brockfar w R1, żeby mieć po prostu cel potem dla wojny klanów. No ale pamiętajmy, że także z tutaj dzikiej więzi prawdopodobnie będziemy mogli sobie też stworzyć jakiegoś wojownika, być może właśnie o koszcie prowizji 4. No wojna klanów jest tu o tyle fajna, że jesteśmy lojalni, więc zawsze, no nie musimy mieć nawet tego śmiertelnego ciosu, ale mając na względzie to, jak te rejzy są potem mocne w późniejszych fazach gry, no to i tak ten śmiertelny cios jest tutaj łatwo uzyskać. Dengeflet, blokada na żądzę krwi pierwszej, którą tutaj naprawdę banalnie możemy sobie ustawić. Skjordal, oczywiście mamy weteranów, dlatego jest też Król Bran, który czasami wchodził za paręnaście punktów, ale bywały też mecze, że po prostu nawet odrzucałem go maską Urabura, bo wiemy, że większość z tych pozostałych kart będzie w stanie zrobić tak naprawdę w szerszej perspektywie więcej punktów niż sam Król Bran. Jest Fukusia, jest Harald, z których to czasami również zagrywałem sobie wodzów z wyżyn, aby jeszcze te rejzy uczynić silniejszymi. No potem praktycznie każda rejza ściąga na hita jednostki rywala, no może poza tym pierwotnym zewem, no bo on zaczyna tylko od 2 obrażeń, ale jest to naprawdę super karta, no bo tworzy przecież nam jeszcze 6-punktowego niedźwiedzia z Falbloda, więc koniec końców możemy nawet paręnaście punktów wyciskać z karty 4-prowizyjnej. Chyba tyle, powiem wam szczerze, jest tu też oczywiście Morgwarg, taki mocny resecik, krwawy orzeł wyciągarka, którą możemy sobie przyzwać także z Fabiorna. Jest ta ekstra synergia Ululi z praktycznie każdym wojownikiem, więc naprawdę ciekawy deck. Pierwszy raz miałem styczność z Ululą i też zresztą nie jestem pewien, czy nie jest to
pierwszy raz, gdzie są te rejzy u mnie na kanale, nie? Więc taki debiut, naprawdę zresztą udany debiut, bo na proranku, tak jak wspomniałem wcześniej, 8-2 wynik, spoko opcja, linki macie tam w komentarzu, w sensie w opisie filmu, tak jak mówię. Jeszcze raz propsy dla twórcy, którym jest Alkso, zawodnik. No i tyle. Widzimy się już, kochani, na gierkach rankingowych poza streamem. Jeśli podobał wam się materiał, deczek, no to jakieś łapki w górę oczywiście i komentarze dla zasięgów, jak zwykle mile widziane. Widzimy się na gierkach. Aha, jeszcze szybkie ogłoszenie parafialne. Jutro mniej więcej o godzinie 13 odpalamy streama przedłużonego. Będzie to wyjątkowy stream, bo jubileuszowy, rocznica streamów przedłużanych, także przewidujemy jakieś specjalne atrakcje typu Q&A, jakiś tam specjalny gość. Będziemy chyba nawet szampana otwierać z okazji tej rocznicy. Także będziemy się bawić. Oczywiście klasycznie gierki z widzami i tak dalej. Także jak nie masz byku planów na piątek, no i też siłą rzeczy sobotę, jeśli się stream przedłuży, no to zapraszam serdecznie na Twitcha. Link w opisie filmu. Do zobaczenia. No to jedziemy. Siemano. Jazda, byku. 6-1 na razie na liczniku po wczorajszym streamie. O, pobudzenie. To ciekawie się składa, bo jest to jedyny deck, z jakim przegraliśmy. Jedyny lider wczoraj na streamie. Także spróbujemy się tutaj zrewanżować. O, stwierdziłem, że off stream puszczę gierki. Do kawki sobie pogram. Dobra, w R1 kto tu się nie przyda jeszcze. No, Bran się ogólnie nie przydaje za często. Chociaż w tej ostatniej rundzie za te 10 czy czasem parnaście wejdzie, no ale na pewno nie w pierwszej. Także wymieńmy go tutaj. Co jest ciekawe, okej, jest wódz z wyżyn. Jeszcze jeden musi przyjść. Albo Fabjorn, albo Krwawy Orzeł. Nie może tak być, że jest tylko jeden wódz z wyżyn. To się nie zdarza. O kurwa, zdarzyło się. No to ciekawe. Nie, ale wiecie, przeważnie jakoś tak to się składa, że tych dwóch wodzów gra się w R1. Wczoraj na streamie chyba może raz się zdarzyło, że nie dobrałem dwóch. Tak się trochę śmiejemy, że to jest taka zasada, że to praktycznie zawsze. Pewnie dobiorę z maski Uroburosa. Tak naprawdę szanse na to są, bo no albo wódz, albo właśnie Krwawy Orzeł. Albo także Fabjorn, z którego zagramy Krwawego Orła, żeby zagrać wodza. No. Więc któraś z tych trzech kart w 15 kartach w deku musi się znaleźć na szczycie, żeby plan wypalił. No tutaj bym zadał mocne uderzenie, ale czy aż tak zależy mi na zbiciu wozu, żebym jeszcze z liderem poszedł raz? No dobra. Teraz zagrajmy już sobie maskę. Zobaczmy, co tam. O, morki. Okej, mork w tym matchupie na pewno się przyda. Na handbuff, wiadomo. Kogo zdiscardować? Dobra, niech będzie ten wojownik chyba. Brockfar, chociaż on naprawdę jest tutaj niezły. 8 punktów robi jeszcze tą rządzę krwi. Ale nie wiem, no musielibyśmy czekać z jego użyciem, aż przeciwnik miałby 3 cele do zaatakowania. Na razie ma jeden, na który mamy śmiertelny cios z pierwotnego zewu, więc chyba to bym wybrał. Ewentualnie dzika więź i byśmy poszukali też jakichś obrażeń. Może być też dzika więź chyba. O, dobra, ten zew, bo jest ten śmiertelny cios, to skorzystajmy. Potem może być ciężko w tym matchupie, jak on będzie miał zbuffowaną tą łapę jakoś solidnie, o śmiertelne ciosy. No i tutaj znowu wysuwa się uderzenie oszłamiące. Okay, na razie gasimy typa, tylko że korzystamy z tych rejs, które najmocniejsze są w R3. O, okej, okay, fajnie, że wódz akurat. Szkoda, że nie zabijemy tego Havekara, nie?
Musiałbym uderzyć mocarzem. I potem jeszcze raz nawałnicę i liczyć, że trafi. Dwa razy Havekara. Nie, to chyba nie ma sensu. Wybierzmy wodza z wyżyn po prostu. No niestety Havekar sobie przeżyje. No chyba, że z Kjordalem bym go tutaj zaatakował. Smacznej kawusi swoją drogą. Cios. No nie wiem, czy z Kjordala wykorzystać tu. Bo kurde, ja nie zbiję tego Havekara inaczej. Inwestuję, to prawda. No chociaż w zasadzie z takich, z tych mocniejszych kart to dopiero teraz ten Skjordal. Tak to sobie rzucamy te rejzy. Fajnie, że się wylosował wódz z wyżyn, także potwierdza się, zawsze jest dwóch. Nawet jak nie ma, to i tak się znajdzie z dzikiej więzi. Poszedł cały lider i... Czy to jest wersja bez wyroczni, czy niedobrą? Chyba niedobrą. W takim wypadku. No... Bardzo przyjemnie mi się grało tym. O, okej. Okay. No tak. Jakaś mocna pasywka bez runicznego czarodzieja. Aha, no to dosyć taka średnia umiejętność. Wow, już używa, czyli chce mnie tu na równych łapać. Mhm. Z zębem wiewióry. Kurde, ale punkty zrobił. No Morka bym nie chciał grać, tą Ululę. Nie wiem, czy jest sens. Bo jakbym zagrał Ululę, dwa razy lidera bym musiał potem zagrać. A z dzikiej więzi? Może coś? Nie trafiło w krasnoluda. Ty czemu? Mocarz? Mocarz w krasnoluda. Dobra, dobra, może być. No i tak muszę jeszcze raz lidera użyć, nie? Ale fajnie, bo on też użył już całego i to nawet tego od Renfri. No teraz trochę lipa, bo no nie wiem, ta Ulula jest wolną zagrywką. Tak późno grana. Ale przebijam go nią, nie? Więc najwyżej wiesz, jeszcze mam z Fukusi wojownika Brokwar. No, mocna pierwsza runda. No ale on już powinien mieć te trzy jednostki tam bardzo wzmocnione. Chociaż tak jak mówię, no nie grał tej wyroczni. Co na pewno by mu tutaj sporo ułatwiło. Sporo dało. Z tego możemy się cieszyć. To jest Triss Motylowska. No i co, ja muszę zagrać? No chyba muszę tego wojownika Brokwar. No dobra. Okej, czyli zranimy tutaj. I w sumie tyle, nie? Nikogo już się nie uda. Jeśli cel jest ranny, czyli w Gina jeszcze możemy. Okej, dobra. Ulula jeszcze ich tam troszkę pokiereszowała swoją pasywką. Jeb, jeb. Pięknie. No widziałem, że Wiku wczoraj wrzucił też coś z Ululą, ale chyba też z Nekerem? Ojej. Wow. Aż tak. No i co, mam teraz Morka grać? Już go nie zagram potem z Fukusi. Nie wiem, ile ten Tork może mieć. W każdym razie, no pewnie mnie nim przebije, ale czy będzie chciał? Dobra. Rzuci Torka?
potem już nic mu nie zostało, no właśnie. Także przynajmniej wygrywamy tę rundę. Nie bez kłopotów. Nie obyło się bez problemów na linii, ale wyszliśmy z tego cało i no nie będzie last save'a, to na pewno na minus. Znaczy będziemy mieli last save, ale nie będziemy mogli jakoś sobie z niego fajnie skorzystać. No bo nie ma już Morkiego. No ale okej. Nie wiem, czy ten Dengue Flat będzie jakiś świetny. No i chyba idę w R3. No. Bardzo dobra karta na rundę przejściową, niestety. Hawekarskie wsparcie. No i powiem wam szczerze, że mam pewne obawy. Chociaż cieszę się, że też wycisnęliśmy od niego sporo. No poszła Triss, poszła Renfri. Dobra, ten Bran ma 11 punktów aż. Boję się, że z pierwotnego zewu nie będzie śmiertelnego ciosu. Nie? Jak mam tam pobuffowane już te karty. Okej. Okay. Dobra, wymienię to jeszcze. No kurde, lipa. Fuck. Dobra, zagram Herkię. Czy Haralda po prostu wodza? Może mieć Igni jeszcze, nie? Także też trzeba będzie uważać na to. Oby jej nie wzmocnił jakoś szczególnie. Bo teraz ją mamy na strzała. Kurde, serio? Hawekara dostał. Wow. Nie no. Aha. Dobra. Fabjorn. Pierwotny zew. Jego trafił akurat, no dobra. Okej. No blisko, blisko do tego Igni. Cholernego. No ale... resztę kart już umiejscowimy. Usytuujemy w zasięgu dalekim. No i chyba unikniemy. Okej, okay, Sheldon dosyć średni. Jak na jego możliwości. Okej. Okay. Ten Dengue Flat będzie słaby, nie? Bo nikogo nie zablokujemy. O, jeszcze Hanza. Wow, a tu gościu. Okej, on wie, że jestem lojalny, ale tu by fajne było Igni. To na pewno. Dobrze, ten Bran wejdzie naprawdę grubo. I wydaje mi się, że dzięki niemu ogarniemy ten temacik tutaj. Bo jego tork nie będzie miał chyba więcej niż... O, okej. Duży tork, ale mamy to, słuchajcie, jest.
Pięknie, Bran na finish. Dobra, fajny rewanż, bo wcześniej, tak jak mówię, przegrałem z nimi na streamie z pobudzeniem, a teraz udało się zrewanżować. No i mamy 7-1 Talion. Dobra, kolejne starcie. Czy uda się podtrzymać zwycięską pasę? Okej. Fajnie, że redcoin, bo na blue tutaj, na monecie niebieskiej mamy czasami kłopoty i trzeba dużo inwestować, natomiast na czerwonej będziemy mogli gościa przypuszować. No, ale z przeherą nie grałem jeszcze tym deckiem, także też będzie taki sprawdzian. Wojna klanów R1 to niepotrzebna jest. Wód z wyżyn, klasycznie drugi z krwawego orła. Tak jest, wszystko się potwierdza. No dobra. To jeszcze może wymienimy sobie, nie wiem, ten jeden zew pierwotny. Skjordal. Szkoda, że nie ma Herki, bo Herkia bardzo fajnie działa z Ululą. A jak chciałbym zagrać wodza z wyżyn z krwawego orła, no to po prostu bym bym nie zagrał tej Herki, nie? W każdym razie z czegoś trzeba zacząć. Zresztą on tu ma obroże na Ulule. Dobra, to niech poleci ten wódz z wyżyn od razu. No i pomyślmy, no bo jakbym zrobił jakimś cudem żądzę krwi, to bym mógł sobie wodza z wyżyn zagrać z dzikiej więzi, nie? Moglibyśmy sobie wybrać z wszystkich dostępnych brązowych wojowników właśnie jego i wtedy bym mógł Herkię zagrać. Tylko no, jest to obroża, nie? Tutaj wisi w powietrzu. Ścieracz szlaku. Bardzo zbalansowana karta. To jest wiadome. Ja bym go chciał usunąć, żeby nie mógł go kopiować przez łowcę niewolników, nie? Więc uderzę chyba oszłamiającym. No i będę celował nawałnicą. Jeden raz będzie musiała go uderzyć, tylko tak. No to umówmy się, no powinna trafić. Okej. Dobrze, z jednym się uporaliśmy. Mamy żądzę krwi dla Dengefreta jak coś. Także spoczko. No nie najmocniejsza kantarela. Nie najlepsza kantarela wyszła gościowi. No nic. Gram mimo wszystko tego wodza z wyżyn, z orła krwawego. Pominiemy sobie tą Herkię na razie. No, na razie wygląda to spoko po tej kantareli. Czyli tak naprawdę kantarela za ile? Za jeden punkt? Za zero, tak? Bo nam dała punkt. I uderzył za jeden, bo tu pancerz był, tak? Mocno. Dobra, fajnie pierwotny zew tu fituje. 10 punktów łatwych. Czy są jakieś inne opcje? No, chyba nie. Chyba można po prostu uderzyć. No chyba, że sobie spróbujemy wyrolować z dzikiej więzi jeszcze jednego wodza. Uwaga, co tam ciekawego? No! Okej. Fajne to jest, stary, no. Farcik trochę dopisał. Trzeci wódz zagrany. O to chodzi.
Nie wiem, jakie na to były szanse. Niewielkie chyba, ale... No trafiło się, tak. Także rejzy coraz mocniejsze. Ja przypominam, że potem możemy także... tych wodzów jeszcze wskrzeszać. Z Haralda i z Fukusi. Więc te rejzy naprawdę... No, tak szczerze powiedziawszy, to chyba na kanale u mnie nie było nigdy tych rejs z wodzami. Co mogę powiedzieć? No, na razie mi się naprawdę podoba. W tarapatach, rywal. Trochę presji. No, bardzo dobra runda dla nas. Tak naprawdę nic tu nie zainwestowaliśmy szczególnego, a mamy carryover. Każda rejza wzmocniona o te 3 punkty przez wodzów. Więc jest grubo. No i wypadałoby cisnąć gościa teraz, nie? Skoro to jest jakaś przechera, to ma w długiej rundzie naprawdę duży potencjał. Jest kilka rejs, no ale chcielibyśmy mieć też tą Herkię, Fukusję, Haralda. Trochę szkoda, że się tak wylosowało. No ale okej. Ulula w sumie jest dosyć proaktywna, więc może zacznijmy z niej. Dosyć proaktywna. Może służyć jako zagranie proaktywne. No i teraz przypał, bo nie mamy oszałamiającego uderzenia, które zadałoby 10 obrażeń i dobiłbym ululą na przykład, nie? Kurczaki, no szkoda wielka, bo teraz będzie miał potencjał, będzie miał szansę się kopiować ten jego sierżant. No chyba, że Morkiem bym zaatakował. Oczywiście, będzie miał pewnie jeszcze jednego, ale... no może niedobro, może coś. No wiesz co? Atakujmy, czemu nie? I teraz Ulula go dobija, bo pasywka działa też w jej przypadku. Pięknie. Także ten jej cios na rozkazie naprawdę zadaje 3 obrażenia, choćby, nie? Dobra. O! Będzie szukał. Kolejnych przecieraczy. Albo sierżantów. Ciekawe, czy znajdzie. Nowicjusza znalazł z Vicovaro. Tego nie było w podręczniku. Czyli już wiemy, że jest to chyba Renfree. Renfree na przecherze, a nie na areszcie. No, okej. Krwawy orzeł w Haralda, żeby jeszcze zwiększyć wartość rejs. No, w sumie. Czemu nie? Chociaż, skoro jest ta Ulula i ona dalej tutaj nic jej nie zrobił, no to Herkia ma super z nią synergię. Może zachowam Haralda na R3. A tutaj zrobimy to combo z Herkią. I Ululą. No bo teraz tak naprawdę każdy cios Herki zadaje dodatkowe obrażenie przez Ululę. I jeszcze omija pancerz, nie? Okej. Kurde, byłaby szansa go zabić, nie? Musiałbym skorzystać z rozkazu chyba Herki. Już. I nawałnicy. Ej. No chyba, że nie korzystam jeszcze z rozkazu Herki. Ale pójdę z całym liderem?
No wolałem chyba ją zachować. Okej, późno się na to zdecydował. No dobra. Niech będzie ten pięściarz. Zhańbiony zresztą. No jeszcze nie wykorzystał lidera, my owszem, całego, więc czekamy tutaj na ruch. Czy lubię się znęcać? Może troszeczkę. No i cóż, no chyba ten brąz najlepszy u niego. Zrobi mu 8 chociaż. Aldienge Fleta wybrał. Pójdziesz ze mną, żywy lub martwy. Nie wiem, czy nigdy nie grał wojownikiem i nie wie, że... jest niezły. No, zrobiłby więcej punktów niż Dienge, a Dienge nic nie zrobił tak naprawdę tutaj, nie? Więc... no dobra. Pierwotny zew ma śmiertelny cios. Ale się wstrzymam jeszcze. Jeszcze się wstrzymam. Bo chyba bym wolał tą tą mistrzynię tortów zabić, chociaż widzimy, że teraz ona jest obijana. Więc te potencjalne obrażenia się będą marnować. On tu nie grał żadnego Kalwejta. Może te 3 ostatnie jego karty nie są jakieś najmocniejsze i... O, jest ulub... Jeszcze raz! Roderick. Wjeżdża Ulula. Z Artauda. No dobra. No dobra, to chyba... Nie wiem, czy ją zablokować, czy Artauda będzie lepiej. No już go potem nie dobije, nie? Chyba. Chyba, że Herkia trafi go jakimś pingiem jeszcze. Dobra. Na razie blokuję ją. No w R3 z Fukusją, Haraldem i Branem będziemy naprawdę mocarni. Zresztą z tymi innymi kartami też, no bo to są te Razy naładowane, nie? W większości. Tylko pytanie, czy podobieramy tam, nie? Tych mocarzy naszych. No chyba, że to się skończy w tej rundzie, ale wątpię. Myślę, że da radę się obronić, typek. Proszę. Jestem wierny monecie, nie twarzy. Okej. Herkia cały czas strzela. Teraz w Artauda. No niestety nie uda się. Chociaż chyba, że z tych po rozkazie coś jeszcze trafi. Dobijemy z Kjordalem. A tu niestety jest asymilacja znowu. To musiałaby dwukrotnie aż. Ale słuchajcie, Skjordal robi punkty jeszcze, naprawdę. Dobra, spróbujmy tutaj to rozdzielić. A! No niestety. Nie dobijemy. Szkoda. Może tą Ululę, bo nie wiem, czy to mogłaby być jakaś też Triss. No w zasadzie to pochębionego rycerza możemy. Pięściarza. Zabić, bo on ma ten szał, więc... Dobra, no musi parę punktów zrobić. 20 to w sumie nie parę. No i chyba się uda to 2-0 tutaj zakończyć. W tym pojedynku. No naprawdę, bilans... Jest Renfri, uwaga. No. O, kurczę, chyba to zrobi chłop. Yeah. O nie. Niestety. No dostał chyba idealnie. Lepiej nie mógł, bo 2 punktami nas przebił. Miał też 1, więc ta pasywka była najmocniejsza. Zrobiła mu 9 punktów aż. Przez co przechodzimy do rundy 3. I dalej tutaj nie jesteśmy pewni
końcowego rezultatu. Jest Fukusia. Nie ma Haralda natomiast. Teraz ten zew pierwotny naprawdę się wydaje spoko, bo to potencjalnie jest aż 11 punktów. No cholera, no nie, no proszę cię. Bran za 11 też. Harald! Myślę, że punkty swoje by zrobił. Wymienia tego na jeźdźce. O kurwa. O fuck, man. Co to jest? Nie, niedobrze. Byku, byku. Wojownik broków. On tutaj w tej rundzie zrobi max 5 punktów. Niedobrze. Dobra, z Fukusi mogę zagrać tak naprawdę każdą kartę, nie? Nie wiem, czy mam zacząć z niego? Straszne. Szkoda, że ten zew też nie działa akurat w konnicę. O rany. No teraz to się trochę przeraziłem, że mamy wojownika Brockfar, który zrobił 4 punkty. Gdzie każda inna karta robiłaby więcej. Choćby ta wojna klanów. Okej. Okay. Nie no, powinniśmy to ogarnąć z tą Fukusją, co? Stary. W Skjordala Fukusia i raczej jest po typie. Ale no, dreszczyk był. Jeszcze Fabjorn ewentualnie w jakąś rejzę może polecieć i też będzie grubo. Powiedzmy w wojnę klanów, więc no. No, była chwila zawahania. Zawahania moment. No dobra. No to obojętnie w sumie. Okej, okay, let's get it. 8-1, słuchajcie, fajny wynik. Zagramy jeszcze jedną gierkę. Zobaczymy, czy niepokonani offstream. GG. To jest ostateczne starcie. Pobudzenie znowu. Nie, a lipa trochę. A coś innego bym zagrał. Nie? Ale okej. Okay. Jeśli nie ma co się lubi. Jak ktoś chce gierki z innymi dekami, to wejdźcie sobie na zapis ze streama wczorajszy, bo jest publiczny na Twitchu. Także tam macie gierki z innymi jeszcze. Z tych, co w tej historii meczu załączony w opisie filmu. Możecie sobie zobaczyć, z kim tam grałem. I te mecze są na streamie, na zapisie ze streama wczorajszym. Jak coś. No bo teraz szkoda, że taka powtarzalność. Że ponownie po prostu trzeci raz trafiam na pobudzenie, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Bardzo mocna ręka. Gdzie praktycznie na to wcześniej w ogóle nie trafiałem. Zaczniemy z Ululi tym razem. Jest Ulula, jest Herkia. No i szkoda, że znowu to jest moneta niebieska. Co wskazuje na to, że będziemy musieli się tu trochę wysilić. Nie pamiętam, czy w tym pierwszym starciu, które przegrałem z pobudzeniem, jedyny zresztą mecz, który przegrałem tą talią. Nie pamiętam, czy byłem na monecie czerwonej, czy niebieskiej. W każdym razie ja tam popełniłem taką gafę. Jakąś, że przez co przegrałem kartę w R2. I potem to miało wpłynęło na ostateczny rezultat negatywnie. Okej, okay, tutaj już koleżka dobrał wyrocznie. O, ale na razie nie gra. Ciekawe. Dobra. Do tego się pozbyliśmy. Okej. No to jego discard.
Teraz tak, jakby on zagrał jakiegoś Havokera, chociaż nie, bo będzie wzmocniony. To nie zginie od razu. No bo taka ulula dodaje, wiesz, dodatkowy punkt do każdego zadanego obrażenia przez wojownika Brockfar, nie? Także ten gościu z nią robi 11 nawet może robić, więc to naprawdę jest niezłe. Dobra, zagram tą Herkę. Chociaż dobra, nie, wódz wyżyn. No spokojnie, możemy na razie sobie na to pozwolić. No postaram się tutaj zabezpieczyć lasce, żeby przeatakować Morkiem ładnie. Może nawet byśmy spróbowali wyblidować od niego w rundzie drugiej coś już wzmocnionego, żeby zresetować to Morkiem i potem w R3 jeszcze wskrzesić Morka z Fukusi? Dobra, kolejny wódz. Wódz z Nizin. Wódz z Wyżyn Społecznych. I po krwawym orzełku. Okej. Kurde, trochę lipa, bo nie zranię go tym wojownikiem tej wiewiórki teraz. No nic, gram Herkię. I to powinno być przypieczętowanie zwycięstwa w tej rundzie. Tak coś czuję. Chyba, że nagle gość przyspieszy, no nie. No nie przyspieszył. Zainwestowałem niewątpliwie więcej. No ale też zrobiłem carry over, fakt faktem, no on również, nie, bo obuffował się tutaj naprawdę solidnie. Chociaż też bez wyroczni, co ciekawe. Są już te wojny klanów. Czego tam brakuje? Nie ma Skjordala. No. Słuchajcie, ja te rejzy jeszcze bardziej usprawnię Haraldem teraz. I teraz naprawdę robią wrażenie. Może jeszcze z dzikiej więzi trafimy. Może z Fukusi zagram jeszcze. Nie no, nie wiem. Okej, jest wyrocznia w końcu. No i pytanie, blidować? Czy zadowolić się last sejem po prostu? Na razie atakujemy. No, strach jest, ten Sheldon i tak dalej. Renfri teraz chyba wjeżdża. No, każda z trzech gier przeciwko Renfri. No nic, dobrze, te dwie wygrane przynajmniej, bo tutaj coś czuję, że będzie ciężko, nie? Że może być ciężko. Dostanie jakiś handbuff? Z runy? Chini. Runa Murana. Otóż jest to tresowany soku z harmonią. Nikt nie nazwie mnie tchórzem! Może mu zbijmy tą harmonię. O właśnie. W razie czego? Tam jakiś elf by się mógł nam patoczyć, czy krasnolud. No i teraz tak, no fajnie by było, jakby coś wyrzucił z tych wzmocnionych kart. Żeby tego Morka zagrać teraz. Potem ponowić ten manewr. Ewentualnie z Fukusi. Krew.
pójdziesz ze mną, żywy lub martwy. Okej. No, jest lekki strach. Ostrzyj bełty, panowie! Nie ma żądzy krwi, łeee. W sensie jest dla ciosu, ale mi chodziło o żądzę krwi dla dzikiej więzi. Jakieś takie manewry. No i dawaj. Okej, Renfrew. To Batys. Chcesz dotknąć? To manewry bojowe, tak. Klątwa pychy. Aha. No nic, no gram Morkiego teraz. Kolejny wrak, kolejny trup. Dobrze było, żeby mnie teraz nie przebił. Też podejrzewam, że te jednostki tam na pewno są nakoksowane już, które posiada na łapie typek. Jednym punktem, kurde. Co za lipa. No, ciężko się to zapowiada. No, szkoda, że znowu na niebieskiej monecie, nie? Muszę tutaj z nimi wojować. Okej, Torkę poszedł. Nie tak się umawiali! Nie tak! No dobra. Wygrał kartę, ma klątwę pychy. Średni blit, ale nie miałem tutaj innego pomysłu na to. Nie wiem, czy powinienem po prostu długą rundę z nim próbować grać. Może. Może owszem. W każdym razie, no niestety będziemy musieli raczej uznać wyższość przeciwnika. Z tą pyszną klątwą. Na razie taki manewr. Sheldon, czekamy na Sheldona. Triss. Czy mogę ci pomóc? Aha. Hmm.
No. Taki Sheldon. Aha. No i koniec. Klątwa pychy robi 6, czyli z ręki musi zagrać 5 punktów. Umówmy się, no powinien mieć, nie? Szkoda. Kończymy z bilansem 8-2. I nie wiem, no trochę lipa, że tak z tym pobudzeniem trzeci raz już, dwa razy na tych nagrywkach. I niestety drugi raz na monecie niebieskiej, gdzie wydaje mi się, że mogłoby to zgoła inaczej wyglądać. Może tutaj nie powinienem się wdawać w ten blit. Może większe szanse byłyby po prostu w drugiej rundzie trzeciej, no ale to już pozostawiam wam tam do analizy. W każdym razie bardzo mocny deczek od autora. Autora wspominałem na początku, zresztą jest w opisie filmu. Przepraszam, bo teraz zapomniałem po prostu. W każdym razie podesłał mi go Tomciu, no i zapraszam do zabawy, bo naprawdę działa sprawnie. 8-2 na proranku, szkoda tej porażki na koniec, no ale trudno. Trzymajcie się, dzięki wam za oglądanie, za uwagę i do następnego.